XIV spotkali się w Wiśle, by promować nie tylko zdrowy styl życia, ale przede wszystkim transplantologię. W biegu udział wzięli dziennikarze, sportowcy, aktorzy, muzycy oraz osoby po transplantacji. W sztafecie brałem udział z ludźmi, którzy otwarcie o tym mówią, że gdyby nie ta świadomość dawcy, którzy decydują się na coś takiego, to by ich po prostu z nami nie było, więc myślę, że ta świadomość, to co Krzysztof powiedział, jest najważniejsza w społeczeństwie, żeby budowanie, bo wiem, że ja na przykład miałem małą świadomość na temat tego, co się dzieje, jak wygląda. Coś mi mówiło hasło transplantologia, natomiast nie wiedziałem, z czym to się wiąże, z czym to się je. Dzisiaj już jestem bardziej świadomy i ta akcja, którą dzisiaj robimy, czyli ten bieg po nowym świecie. Kartę masz w portfelu, prawda? Tak, kartę mam w portfelu, także można ode mnie zabrać parę rzeczy. Co się nada. Ale powiedział, że twarz przede wszystkim, nie? To ja jestem zaszczycony, że jestem tu już po raz któryś. Myślę, że igła też już będzie teraz co roku, nie? Mnie będą zapraszać jeszcze. Zobaczymy. Na pewno ta świadomość w nas pozostanie. Można powiedzieć stały bywalec, można, nie? Oczywiście, że tak, i z tego powodu jestem dumny, szczęśliwy i naprawdę wzruszony, że mogę kolejny raz to powiedzieć, że tutaj jestem i że walczymy na rzecz tych, którzy nas potrzebują, bo niestety życie pisze najróżniejsze scenariusze. Jednych doświadcza lepiej, innych gorzej. No i jest wielu potrzebujących. Po to tutaj jesteśmy. Czy dzięki tego typu akcjom wzrasta ta świadomość na temat transplantologii? Tak, oczywiście. No, ja też dwa lata temu jeszcze mało o tym wiedziałem i w ogóle byłem przerażony, jak słyszałem, że coś można komuś przeszczepić i ja też mogę komuś coś dać, albo to jest masakra, a dzisiaj już na ten temat wiem więcej. W tym roku w biegu po nowe życie wystartowali także lokalni dziennikarze. Nie zabrakło przedstawicieli naszego portalu. W sztafecie z logo redakcji wystartowała Renata Adamczyk, która od ponad 3 lat jest po transplantacji serca, oraz Leszek Malinowski z kabaretu Koń Polski. Nie ma porównania z tym, co było przedtem. Mogę robić wszystko to, czego nie mogłam do widać. Robić. Tak. Jest uśmiechnięta, zadowolona, pełna energii. No, tak. Bieg po nowe życie, to dokładnie, prawda? Tak, tak to jest właśnie tak. Tak to wygląda, bieg po nowe życie. A pan, który raz z nami w Wiśle? Jak się nie mylę, to chyba 4. Ale chcę powiedzieć, że jeśli rozmawiamy o tej świadomości, to we mnie ta świadomość tak naprawdę nieprawdopodobnie wzrosła. Dla mnie to było coś, kiedy przyjechałem tu pierwszy raz, to było coś takiego dziwnego, obcego. Ja się, mówiąc szczerze, nawet bałem tego. Mówię, ojej, kurczę. To są ludzie, którzy pobierali organy od różnych osób po wypadkach, którzy nie żyją. To wiało po prostu grozą. Czuję w sobie przemianę taką. Szczególnie wczoraj na gali też było parę takich wzruszających wypowiedzi ludzi, którzy przekazali, nie wiem, kawałek swojej wątroby dla swojego dziecka, czy nerkę, tak jak Przemek Saleta. I pomyślałem sobie, że poczułem w sobie, że ja już jestem tutaj. Jestem, że tak powiem, tak jak było w kampanii reklamowej, Leszek Malinowski mówi tak, to jest piękna, cudowna, kapitalna idea. A to, że ci ludzie po przeszczepach są witalni, radośni, uśmiechnięci, fajni, to jest po prostu taka wartość dodana, że chcę tu być, chcę się w to bawić i będę wspierał tą ideę. A my dziękujemy właśnie z tego miejsca bardzo za takie wsparcie, bo to dla nas bardzo dużo znaczy, bardzo. Od samego początku bieg po nowe życie w Wiśle wspiera profesor Andrzej Chmura, którego zapytaliśmy o kondycję polskiej transplantologii i świadomość społeczeństwa na temat przeszczepów. Świadomość może i wzrasta, ale niestety statystyki są nieubłaganie kiepskie i jeszcze dużo do zrobienia, ale myślę, że przede wszystkim musi się zmienić struktura organizacyjna informacji o transplantologii. Musi to być centralnie sterowane, tak jak to Hiszpanie zrobili w 80-tych latach i są teraz liderem światowego pobierania i przeszczepiania narządów. Musi się poprawić finansowanie dla transplantologii.
No i wtedy, jak te podstawowe potrzeby zostaną zaspokojone, no to będziemy mogli wspierać transplantologię takimi akcjami jak ta i inne, żeby świadomość Polaków jeszcze pobudzać. Sztafetowy marsz rozpoczął się w samo południe na placu Hofa. Zanim uczestnicy wyruszyli na trasę, czekała ich rozgrzewka. Warto dodać, iż ambasadorem tej inicjatywy jest Przemysław Saleta. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik-Telesz.